Poniedziałek, 2 października, Karolina Paras. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Oto co w dzisiejszym wydaniu. W informacjach powiemy, jak obchodzono święto turystyki w Piotrkowie, co Opolanie robili między innymi w Rynku Trybunalskim. Pokażemy także historię Piotrkowa w kalejdoskopie. A zaczynamy od remontu, który już na półmetku, bowiem tak można określić etap prac na ulicy łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego, a prowadzącej do nowego osiedla 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Więcej szczegółów zna Katarzyna Zajda. Jeszcze kilka dni prac i łącznik od ulicy Broniewskiego połączy się z ulicą Sulejowską. Wykonane do tej pory prace związane są z tym, co konieczne było do zainstalowania pod ziemią. To pozwoliło powoli na wyłanianie się kształtu łącznika od ulicy Sulejowskiej do Broniewskiego. Coraz bardziej widać już te elementy, które wszyscy dostrzegamy i które będą na zawsze, czyli chodnik, ścieżkę rowerową, krawężniki, które wytyczają już drogę. Także za chwilę się pojawią kolejne warstwy i myślę, że suchą nogą będzie można przejść na całej długości. To już półmetek prac? Można tak powiedzieć, tak. Chociaż te najbardziej widoczne powstają w tej chwili, prawda, bo nie widać kanalizacji zakopanej czy wodociągu. Za chwilę będą nowe miejsca postojowe. No to wszystko będzie takie okazałe i widoczne. Obecnie drogowcy układają ciągi pieszojezdne, budują wjazdy do posesji i na działki. Niwelowane są również nierówności terenu wokół przyszłej ulicy. Czasu na zakończenie prac jest jeszcze sporo, bo termin wykonania to końcówka roku. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę budowy skrzyżowania łączącego łącznik z ulicą Broniewskiego. Ta inwestycja musiała poczekać na zakończenie budowy ciepłociągu osiedla 800-lecia, tak by w jednym miejscu nie pojawiło się zbyt dużo ekip budowlanych. Rozpoczęły się w piątek i trwały przez cały weekend. Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki świętowano również w Piotrkowie. I tutaj czekało na turystów i mieszkańców mnóstwo atrakcji. Wśród nich gra miejska, zwiedzanie, przejażdżki bryczką, Olbrach Fest, jarmark oraz koncerty. Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki Stare Miasto stało się miejscem odwiedzin wielu wycieczkowiczów, którzy podziwiali zakątki 800-letniego grodu. Na ich trasie były kościoły, plac zamkowy i sam zamek. A jak podkreślają miłośnicy historii, zwiedzać warto. Wiele rzeczy nie widziałam. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy tutaj nam pan tutaj proponuje w ramach wiadomości. A turystyka? No ja jestem turysta. No ja uwielbiam zwiedzać. To zawsze się wiąże i z kondycją, i z jakimś poznawaniem świata. Także no bardzo fajna rzecz. Dzieci słuchają, pomysł fajny. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. Myślę, że trzeba po prostu poznać przede wszystkim te miejsca, w których się mieszkam, okolice. A dopiero później jechać do Londynu czy do Nowego Jorku. Bo co z tego, że znamy Nowy Jork, jak nie znamy swoich okolic. Turystyczną atrakcją, która cieszyła się zainteresowaniem, był przejazd przez Piotrków bryczką konną, traktem wielu kultur wraz z przewodnikiem. Mają uczestnicy tych przejażdżek okazję zobaczyć różnego rodzaju obiekty, które znajdują się na tej trasie. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Słowackiego, która kiedyś nazywała się Kaliska. No i przy tej ulicy różnego rodzaju gmachy, bo mamy cerkiew prawosławną, mamy klasztor Bernardynów, zabytkowy sąd, skwer imienia Jana Pawła II, który wcześniej urodzeni Piotrkowianie nazywają Krzywdą. Taka rodzinna atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo dorośli z zaciekawieniem chłonęli historyczną wiedzę, a dzieciaki miały ogromną frajdę jazdy niecodziennym środkiem transportu. Coś nowego zobaczyć, skorzystać z takiej okazji. Piotrków z innej perspektywy. Tak, zdecydowanie. Ja trochę pamiętam, jak jeszcze, no, jakby mały, to wtedy tak się bardziej jeździło, czy to na wsi, ale teraz to już rzadko. Dzieci pierwszy raz jeździły tak. Z kolei w Rynku Trybunalskim czekały stoiska z atrakcjami dla najmłodszych, regionalnymi specjałami oraz promujące turystykę regionu. Wieczorami w ramach imprezy towarzyszącej Olbrach Fest to prawdziwa biesiada pod gwiazdami. Można było spróbować regionalnych trunków, ale przede wszystkim posłuchać muzyki. Koncerty trwały do późnych godzin wieczornych, a humory dopisywały całym rodzinom.
Przez 4 lata raz do roku rynek trybunalski zmieniał się w salę kinową, a jedna z kamienic służyła jako ekran kinowy. Fabuła dotyczyła 800-letniej historii Piotrkowa Trybunalskiego. W sobotni wieczór mieszkańcy zobaczyli multimedialny film 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie. 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie. Pełna czteroczęściowa wersja widowiska przyciągnęła w rynek trybunalski tłum mieszkańców. Jak szacuje się, nawet 3000 widzów mogło zobaczyć premierę spektaklu. Na widowisko zaprosił prezydent miasta Piotrkowa, Krzysztof Chojniak. Nasza obecność tutaj jest świadectwem, jak ważna jest dla nas przeszłość Piotrkowa, ale również teraźniejszość. Na teraźniejszość mamy wpływ, bo zależy od nas. Na przeszłość nie możemy wpływać, ale możemy i warto ją poznać. I dlatego też z wielką przyjemnością zapowiem dla Państwa widowisko Dzieje Piotrkowa 800 lat w kalejdoskopie. Sobotnia projekcja to był finał projektu, który miał na celu przygotowanie mieszkańców miasta do przypadającej w tym roku rocznicy 800-lecia Piotrkowa. Od 2014 roku przygotowywano kolejne części, tak by w roku jubileuszu zaprezentować całość wraz z premierą odcinka o współczesnych dziejach Piotrkowa. Rewelacja! Nawet nie wiedziałam, że mieszkam w takim super mieście. Myślę, że to jest cała wiedza o mieście, wszystko pięknie ujęte, cała nasza historia, wszystko co się działo, co było, co jest. No i przyszłość należy do Piotrkowian. Pokaz był fantastyczny, naprawdę. Bardzo nam się podobało. Byliśmy na każdej części i naprawdę super, zrobione z rozmachem. Podczas projekcji widzowie poznali historię miasta od momentu powstania osady przez trybunały koronne oraz okres powstawania zakładów dziewiarskich i rozkwitu handlu i rzemiosła. W filmie mówiono też o sławnych Piotrkowianach, między innymi tych, którzy próbowali zbudować samolot, czy doprowadzili do powstania wieży ciśnień oraz hali targowej. To było kompendium wiedzy o mieście, również tej nieznanej mieszkańcom. Na przykład usłyszałam, że Piotrków był miastem kolejarzy. Nigdy wcześniej nie słyszałam takiej nazwy. Także to było dla mnie takie nowe. Wielu rzeczy nie wiedziałam, powiem szczerze. No poza tym, że jest to centrum budowania różnych rzemiosł, to wiedzieliśmy, ale na przykład takich wielu wydarzeń z historii naszego miasta, to nawet nie mieliśmy pojęcia. Nie wiedziałam, że tyle razy Piotrków płonął. 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie, to projekt, w którym wystąpili sami mieszkańcy, użyczając swojego wizerunku postaciom historycznym lub grając siebie samych. Z telewizją miałem już wiele razy do czynienia, także to dla mnie to nie było jakieś tam trudne zadanie, ale to jak powiedzmy reżyserzy, ludzie, którzy to robili, zgrali, połączyli piłkę ręczną, piłkę nożną, zapasy, wszystko razem, naprawdę no sam byłem bardzo mile zaskoczony. Ja się bardzo dobrze bawiłam tam z rodzicami, jak mogłam uczestniczyć w tym wszystkim. Spektakl wyświetlony w całości na fasadzie jednej z kamienic w rynku trybunalskim trwał blisko 40 minut. Tego dnia wyświetlony był kilka razy. Piotrków jest jednym z pierwszych miast, które w tej technice wykonało film opowiadający o dziejach miasta na przełomie 800-lecia jego istnienia. Na początku sierpnia Piotrkowianie pojechali do Opola, a teraz Opolanie przyjechali do Piotrkowa, po to by wspólnie realizować projekt Piotrków Trybunalski i Opole 800 lat, rocznica, która łączy. Od piątku do niedzieli poznawali miasto, wzięli udział w licznych atrakcjach specjalnie dla nich przygotowanych. W sobotę Opolanie zobaczyli najpiękniejsze zakątki 800-letniego grodu. Trasa skupiła się na zabytkowej części miasta. Oprócz starówki zwiedzili m.in. lokalny browar rzemieślniczy. Zwiedzane zakątki urzekły Opolan. My chyba tu jednak jeszcze przyjedziemy. Nam się tu tak podoba. Gościnność, otwartość, ludzie pełni naprawdę wrażliwości, którzy chcieli nam pokazać wszystko co najpiękniejsze. Opieka, troska, jaką tutaj dostaliśmy od Państwa, jest naprawdę niepowtarzalna. Mam nadzieję, że ta przyjaźń potrwa jeszcze długie lata. Zabytkowe 800-letnie miasta stały się również inspiracją do stworzenia prac, a powstałe dzieła można było zobaczyć podczas wernisażu wystaw.
plastycznej i fotograficznej pod tytułem Piotrków Trybunalski na 800-lecie oraz Opole na 800-lecie, zorganizowanych w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wreszcie emocje opadły, emocje, które kłębiły się w nas przez kilka ostatnich miesięcy. I właśnie to jest plon naszej wytężonej pracy. Chcę tutaj w tym miejscu powiedzieć i podziękować wszystkim moim uczestnikom tych warsztatów i tym osobom, które były w Opolu i które malowały Piotrków, bo uważam, że dały z siebie wszystko. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z ich pracy. Prace będą poddane konkursowi. Głosy już można oddawać w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Po wernisażu Opolanie mieli okazję obejrzeć spektakl pod tytułem Etiuda Trybunalska, który ukazuje 800-letnią historię Piotrkowa Trybunalskiego. W przedstawieniu wzięli udział dzieci, młodzież oraz seniorzy. Wieczorem Opolanom niezapomnianych wrażeń dostarczyła prezentacja wyświetlana w Rynku Trybunalskim. 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie. Są miejsca i zabytki w Piotrkowie, których nie da się już zobaczyć. I właśnie o takich miejscach opowiadał Leszek Józefacki w niedzielne południe podczas autorskiego wykładu pod tytułem Zabytki Piotrkowa Trybunalskiego, których nie ma. Przedstawiłem wszystkim zebranym historię ratusza piotrkowskiego, którego już nie ma. I starałem się przybliżyć z tych materiałów, do których miałem dostęp, historię tych kolejnych budynków, co w nich było. Zaprosiłem też na małą wycieczkę po tych pomieszczeniach, w których odbywał się Trybunał Koronny w Piotrkowie i by goście nasi z Opola również odrobinę historii naszego 800-letniego ogrodu poznali. Wizyta Opolan oraz towarzyszące im wydarzenia zrealizowano w ramach projektu Piotrków Trybunalski i Opole 800 lat rocznica, która łączy, dofinansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przez 2 miesiące wykrawali, zszywali ręcznie i za pomocą maszyn do szycia. Wszystko po to, by powstała w Piotrkowie Trybunalskim niezwykła kolekcja strojów mieszkańców na przełomie wieków. Efekty swojej pracy uczestnicy warsztatów Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury pokazali podczas specjalnego pokazu. Jak ubierali się nasi przodkowie, o tym można było przekonać się podczas pokazu Moda przez wieki. Historyczną kolekcję stworzyło 27 strojów męskich oraz damskich. Każdy został odwzorowany w najdrobniejszych detalach tak, by wiernie odzwierciedlał ducha epoki i trendy tamtych czasów. Stroje piękne, ale czy wygodne? No, strój jest wspaniały. Może mało wygodny, jest w nim gorąco, ale założyć coś takiego na siebie i przez chwilę poczuć się jak prawdziwa królowa Bona, niezapomniane wrażenie. Przygotowanie kolekcji to kilkadziesiąt godzin pracy podczas warsztatów z krawiectwa historycznego. Ale jak mówili twórcy strojów, było warto. To nie była praca, to była cały czas wesoła zabawa i cała przyjemność. Powstała kolekcja to wycinek modowej przeszłości miasta, bo całości nie sposób ująć podczas jednego pokazu. Oj, dużo brakuje, ponieważ moda to tak naprawdę nie był taki monolit i zmieniała się nawet w tych takich archaicznych okresach co mniej więcej 30 lat. Natomiast tutaj na tym pokazie generalnie zależało mi, aby pokazać te najbardziej takie tendencje, które były najbardziej widoczne. Największe zmiany, takie można powiedzieć, małe rewolucje w strojach. Czy kolekcja zostanie powiększona? Tego jeszcze nie wiadomo. Powstałe stroje mogą być wykorzystywane do rekonstrukcji historycznych i spektakli. Pokaz odbył się w ramach projektu Piotrków Trybunalski i Opole 800 lat, rocznica, która łączy. Zwiedzanie i podróżowanie nieodzownie związane jest z muzyką. Śpiewamy przy ognisku, ale także słuchamy muzyki w trakcie podróży. W piątek wieczorem piosenkę turystyczną śpiewano podczas finałowego koncertu 13 już nocnego śpiewania. Na dziedzińcu Centrum Idei ku Demokracji wystąpili laureaci festiwalu piosenki turystycznej. To była piosenka, która w duszach gra miłośnikom zwiedzania i pieszych wędrówek. W wykonaniu młodzieży można było usłyszeć klasyki piosenek ogniskowych, ale również przeróbki znanych utworów. Tego wieczoru przypominano nie tylko piosenki turystyczne,
ale i wrócono do tradycji nocnego śpiewania, które odbywało się w Piotrkowie. Tak, to rzeczywiście jest powrót imprezy do Piotrkowa po 20 latach. 13 zlot Młodzieży Nocne Śpiewanie, ale poprzednich 12 to okres 87-98 rok. Część z tych imprez odbyła się w Tomaszowie nad Pilicą i w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie, a część w naszych szkołach piotrkowskich. Wtedy śpiewaliście sami, czy też były gwiazdy? Też były gwiazdy, może nie od początku. Chyba pojawiły się gwiazdy gdzieś od 4 czy 5 zlotu. Wcale nie były to takie małe jak na owe czasy gwiazdy, bo z poezji śpiewanej mieliśmy na przykład Czerwonego Tulipana, który przyjechał do nas tuż po sukcesie w Opolu. Muzyka zaprezentowana przez młodzież, jak i gwiazdy wieczoru, którymi byli Andrzej Korycki, Dominika Żukowska, Paweł Małolepszy oraz zespoły Przeznaczenie i Bez Nut, przywróciła wśród gości wspomnienia. Bo jak się okazuje, muzyka w podróży towarzyszy niemal każdemu. Na pewno tak. No, oczywiście, że tak. Tak jak z samych tekstów to jest widoczne w tekstach. Podczas podróży żeglarskich państwo śpiewają też? Oczywiście. Z gitarami też jeździmy i śpiewamy. W nocy się dobrze jeździ samochodem przy takiej muzyce, bo można śpiewać i się nie zaśnie. A pod namiotem? Znaczy, no tak, no bo jak jedziemy na przykład na imprezy, to są często namiotowe imprezy, ogniskowe, gitarowe. 13. Nocne śpiewanie na dziedzińcu Centrum Idejku Demokracji odbyło się w ramach wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Zabawa przy muzyce trwała do świtu. Szybujące w przestworzach dzięki wykorzystywaniu prądów powietrza. To najprostsze maszyny latające, mowa oczywiście o latawcach. Najwięcej latawców można było zobaczyć w niedzielę nad Piotrkowem Trybunalskim, bowiem na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbywało się Święto Latawca. Aby wystartować i szybować w przestworzach, ważny jest nie tylko wygląd, ale i konstrukcja latawca. Dlatego każdy z konstruktorów spędził sporo czasu na tym, by jego obiekt latający był jak najlepszy. Do wykonania latawców nie tylko użyto różnych materiałów. Gdyby nie pomóc naszego ukochanego drucha, nam by nie wyszło. Pomógł nam zrobić stelaż i to było to. Szkielet i każda, która stoi. Daria przyniosła bibułę, Agata przyniosła taśmę klejącą i flamastry. Ja przyniosłam materiał na to. No i po prostu na jednej zbiórce w Woli Krzysztoporskiej zrobiłyśmy latawiec, którego dzisiaj będziemy walczyć o nagrodę jakąś. Tutaj wiedza techniczna jest istotna. Kiedyś, kiedy było dużo tych modelarni w szkole na zajęciach, więc technicznie bardziej były te konstrukcje dopracowane. Dzisiaj nie wiem dlaczego, no mamy internet, więc można byłoby trochę to lepiej dopracować, no ale fajnie, że jest jakiś tam ruch w tym kierunku. Ale nie obyło się bez patentów. Tradycyjną konstrukcję latawca, która powstała około 500 roku przed naszą erą, w Chinach udoskonalił Karol Nowak. Dzięki podpowiedzi dziadka, jako przyrządu do zwijania linki użył wędki. Zawsze robimy, żeby leciał jak najwyżej. Wtedy nigdy nie spada. Wędka w tym pomaga? Tak, pomaga. Dlatego, że można sobie zamknąć i wtedy on będzie cały czas i nie będzie uciekał sznurek. I po prostu trzeba będzie po prostu ją trzymać. I tyle. Zwijanie chyba też jest łatwiejsze. No, o wiele. Czyli konstrukcja dopracowana do perfekcji. Tak. Pilotowanie latawcem, czy to płaskim, czy skrzynkowym, nie jest łatwe. Sporo problemów sprawia linka, która się plącze. Mało tego, prąd powietrza powoduje, że lekka konstrukcja wzbita w powietrze może robić wrażenie cięższej nawet o 2 kg. Ale nie wszyscy narzekali na trudności. Powiedz mi, czy trudno utrzymać latawiec w górze? Nie, jak jest dobry wiatr, to bardzo ładnie lata. A bardzo mocno ciągnie? Nie, leciutko jest. Jak wykonywałyśmy pierwsze próby puszczenia latawca, wbijał nam się w ziemię, trochę tutaj nam się popsuł, ale naprawiłyśmy. Ale
plus jest taki, że lata. Musi być wiatr i tyle. Słońcem, jak będzie, i będzie dobrze. A dzisiaj sprzyjające warunki? Tak, dzisiaj są piękna pogoda i akurat jest fajnie. W tym roku w niebo wzbiło się ponad 100 latawców wykonanych własnoręcznie oraz tych zakupionych w sklepie. Święto Latawca to impreza reaktywowana. Ponad 20 lat temu w mieście podobna impreza odbywała się rokrocznie. O Piotrkowie Trybunalskim krąży wiele legend, m.in. legenda o sądzie czartowskim czy zatopionej wsi. Jednak zobaczyć taką legendę to niemal jak przenieść się w czasie. I tego można było doświadczyć, odwiedzając w sobotę Piotrkowski Zamek. Legenda o sądzie czartowskim to jedna z wielu legend, którą zaprezentowali pracownicy i młodzi aktorzy wcielający się w rolę bohaterów dawnych opowieści. Inscenizację dopracowano pod każdym względem. Były stroje z epoki, powóz, którym przybyły diabły, czy wreszcie sąd wydający wyrok. Pierwsza legenda, która była pokazana, była to legenda o tym, jak niewiasta pożyczyła szlachcicowi pieniądze, a później ten ją oszukał i zgłosiła się do sądu, by tę sprawę rozstrzygnąć, ale sąd był niesprawiedliwy wobec niej, bo bardziej wierzył szlachcicowi niż jej. Więc okazuje się później, że diabły są lepszymi sędziami niż polskie sądy piotrkowskie. Interaktywna prezentacja przybliżyła mieszkańcom i turystom wybrane legendy 800-letniego grodu, w których, jak wiadomo, zawsze tkwi ziarnko prawdy. Brycz wywodzi się z XVI-wiecznej Anglii i wraz z biegiem lat zdobywał coraz większą popularność. Wzrastała także liczba miłośników tej gry. W niedzielę w Piotrkowie można było zagrać w brydża i wziąć udział w mistrzostwach. 11 drużyn, w sumie 44 uczestników. W ośrodku sportu i rekreacji rywalizowało w mistrzostwach Piotrkowa w teamach brydżowych, jednocześnie będącymi kwalifikacjami do mistrzostw Polski. 11 drużyn. Każda drużyna posiada 4 brydżystów. Z tym, że można ewentualnie rezerwowych też wprowadzać. 4 najlepsze się kwalifikują do finału. Zwycięzca będzie brał udział w mistrzostwach Polski. Natomiast ci, co odpadną, jeszcze będą mogli grać dalej w tak zwanym turnieju pocieszenia. Brycz to gra zespołowa. Gracze oznaczeni są stronami świata, to jest północ, południe, wschód i zachód, a rywalizują parami przy oddzielnych stołach. Gra wymaga wprawy i umiejętności. Przede wszystkim spokój, rozwaga, brak takiego podniecenia się grą i matematyczne myślenie i bardzo takie wielkie skupienie podczas gry. Wyobrażenie sobie, że choćbyśmy grali na największych mistrzów, to możemy ich zawsze ograć. Mimo że brycz nie ma tak dużego zainteresowania jak kiedyś, miłośników tej gry nie brakuje, a spotkania są organizowane w każdy poniedziałek o 17 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Belzackiej. Podajemy jeszcze wyniki tych niezwykłych mistrzostw. W finałowej rozgrywce KDK Kutno pokonało Bins Bełchatów i tym samym Kutno zostało mistrzem Piotrkowa w teamach. Zwycięzcom gratulujemy. A od tych emocji przechodzimy do tematu nieco bardziej kulturalnego. Wystawa poplenerowa prac nauczycieli prezentowana jest w Galerii na Piętrze w Centrum Idei ku Demokracji. Prace oczywiście już można oglądać. Wernisaż wystawy Piękno przyrody pędzlem malowane to ukłon w stronę 19 nauczycieli z województwa łódzkiego, którzy wzięli udział w 26. plenerze malarskim, który w tym roku odbył się wiosną w Spale. Rok rocznie również to już jest taka dowolność. Panie, generalnie kładziemy nacisk na to, aby pokazywać przyrodę, gdyż korzystamy, tak jak wcześniej wspomniałem, z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No niemniej jednak Spała. No Spała dlatego, że no troszeczkę lepsze warunki lokalowe, jeżeli chodzi o pobyt sam, pań, bo to jest, są 4-5 dni, to są 4 noclegi. Poprzednio no tak się jakoś to przeplatało. Tomaszów Mazowiecki Przystań i Spała, ale tu już mam zapowiedzi, że w przyszłym roku również będzie Spała.
Prace ukazują piękno województwa łódzkiego. Tym razem to przyroda i architektura napotkana w malowniczej Spale. Panią Małgorzatę do stworzenia prac zainspirowały kwiaty. W plenerze najlepiej się maluje jednak przyrodę, więc zdecydowanie przyrodę, kwiaty, ja tulipany, ale też w tym roku były przepiękne mlecze, więc też się pojawiały mlecze. No i zieleń, no cudowna zieleń, tak? Dużo zieleni. Wystawa potrwa do 25 października. Wstęp jest wolny. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam Państwa na program Nasze Miasto, Nasze Sprawy w dzisiejszym odcinku o budżecie obywatelskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. W zdrowym ciele zdrowy duch. To przysłowie szczególnie do serca wzięli sobie mieszkańcy Piotrkowa. Tak można sądzić, przeglądając propozycje do budżetu obywatelskiego, jak i efekty właśnie zakończonego głosowania. Piotrkowianie chcą miejsc rekreacji i wypoczynku i takie projekty otrzymały najwięcej głosów. Każdy głos oddawany w internetowym głosowaniu był na wagę złota, bo i konkurencja wśród projektów była spora. Jednak miłośnicy jazdy na jednośladach nie dali za wygraną. W grupie mocnej, bo liczącej 3960 osób, zdecydowaną przewagą wygrali. I dzięki nim już w przyszłym roku przy zbiorniku jeziora Bugaj powstanie blisko 800-metrowa ścieżka rowerowa wraz z potrzebną infrastrukturą. Dosyć dużo rowerzystów i dużo też osób uprawiających biegi, jakieś dłuższe bądź krótkodystansowe, więc jest to jak najbardziej dobra. Teraz chyba wokół tego jeziora nie ma gdzie jeździć. No jest niby taka ścieżka tutaj. Mogliby wybudować w sumie drugą obok, bo ta jest taka bardziej offroadowa, więc też jest fajna. Tu jest bardzo malowniczo tak naprawdę. I czy ja wiem? Nie, no fajnie, tak? Ja się cieszę, jeżeli miasto tylko coś robi, to zawsze to jest na plus. To nie tylko dla wieży, bo to sądzę, że dla całego miasta będzie. Jak rowery, to myślę, że też i biegacze, i spacerowicze. Cieszą się również i ci, co lubią uprawiać nie tylko sporty rowerowe, bo miasto dzięki głosom oddanym w głosowaniu wzbogaci się o miejsce rekreacji na osiedlu Wyzwolenia obok Ekonomika oraz przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy Schmidt. Z nowego miejsca do dyscyplin zespołowych cieszyć się będą również uczniowie klas sportowych z Piotrkowskiej Dwójki. Również i tu w ramach budżetu powstanie nowe boisko. To inwestycja oczekiwana przez nauczycieli, ale przede wszystkim przez uczniów. Warto mieć tutaj nowe boisko też. Myśmy mieli dla nas choćby jako klasy sportowej, ale też dla innych, no więcej dyscyplin też na dworze. Choćby w ciągu lata w szczególności, no byśmy mogli biegać. No, wiadomo, są też inne klasy i nie zawsze mamy miejsce na całej hali, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Po raz trzeci Rada Osiedla Słowackiego Północ razem z nami złożyliśmy właśnie wniosek i bardzo się z tego powodu cieszymy, dlatego że no, Gimnazjum Piędzia, w tej chwili Szkoła Podstawowa nr 2, jest to rzeczywiście szkoła liczna. W tej szkole znajdują się przede wszystkim klasy sportowe i tych obiektów sportowych nam jest po prostu potrzeba, bo klasy sportowe realizują po 10 godzin WF-u. Jak piłka ręczna, dziewczęta muszą mieć całą salę gimnastyczną. A poza tym, jak jest piękna pogoda, wrzesień, a czasami październik, później kwiecień, maj, czerwiec, rzeczywiście te dzieciaki wcale nie muszą się kisić wewnątrz, czyli na salach gimnastycznych, tylko z przyjemnością realizować lekcje WF-u właśnie na powietrzu.
ale my te boiska mamy wybetonowane, więc do tych gier zespołowych one naprawdę na dzień dzisiejszy no, nie bardzo się nadają. Jest wiele skaleczeń, kontuzji, dlatego przede wszystkim to boisko największe od strony ulicy Modrzewskiego było wykorzystywane tylko do piłki nożnej. A w tej chwili śmiało możemy te trzy boiska, myślę, po tej modernizacji właśnie wykorzystywać do gier zespołowych. Mam na myśli piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka koszykowa. Jedynym zwycięskim projektem, który nie związany jest ze sportem i rekreacją, to modernizacja chodnika przy ulicy Iwaszkiewicza. Ale to wyjątek, zauważa Krzysztof Rudzki z piotrkowskiego magistratu. To jest wybór mieszkańców i tutaj Urząd Miasta nie ma żadnego wpływu na to, jak głosują mieszkańcy. Tutaj to oni decydują. Oczywiście te projekty w rekreację muszą cieszyć z tego względu, że to sport to zdrowie, jak to mówią. Tak? A ten sport amatorski, sport rekreacyjny i dzieci, i młodzieży, wyciąganie dzieci sprzed komputerów jest jak najbardziej potrzebne, zasadne i miejmy nadzieję, że te inwestycje przyczynią się do tego, że jak najwięcej i młodszych, i starszych mieszkańców naszego miasta będzie aktywnie spędzać czas. Piotrkowianie cieszą się wygraną i to na razie musi wystarczyć, bo by cieszyć się już ze zrealizowanego projektu, przyjdzie im jeszcze poczekać. Na wykonanie inwestycji magistrat ma czas do końca przyszłego roku.